Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z serii Polscy sąsiedzi, widzowie, na moim kanale, a tu jest, o, polski sąsiad, który zamyka bramę, ciekawe czemu. Cześć sąsiad! Czemu bramę zamknąłeś? A, to ja i tak, o, zobacz. No. A co, ja sobie przeskoczę i wszystko. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, w ogóle zajdę do Kuby, zobaczę co tam u niego słychać. No i widzowie, wpadnijcie też na mojego Instagrama, na TikToka, widzowie, i na drugi kanał Colis Games, widzowie. Idziemy do Kubiksona, zobaczymy co on tutaj działa. O, szykuje się chyba do siewów, jak to mówią, tego typu. Gdzie on tu jest, ten Jakub? A tu jest, siemasz? O, siema, siema. Jak o, tam zdrowe? Sąsiad, ty, czekaj, dobrze, że jesteś. No? A nie chciałbyś mi pojechać pomóc dzisiaj, bo będę jęczmił się. Ty, no mogę ci pomóc, nie ma problemu. Ja... Zgódź. Co? Za darmo się zgódź, Karol. Mogę ci pojechać pomóc. Posłuchiwać. Bo wiesz co, o co chodzi? Ja już tu poprzyczepiałem, tylko jeszcze mi pozostało, weź to mi pomożesz odczepić. No dobra, dobra. Byśmy pojechali sobie mi siewnikami, to i drzej do ciągników by było i mniej paliwa. No, bo tam było już przecież kultywowane, bo tam testowaliśmy przecież ten. A, no talerzówkę. Tam było ogarniane, no to bez sensu jeszcze kolejny raz, no. Bez sensu. Możesz paliwo palić. Który mam jechać? Mam jechać tym Ursusem? Co, chcesz nowym przetestować? Ty w sumie mało nim jeździłeś tym siewnikiem. Znaczy mało robiłeś tym siewnikiem, nie? Agromaszem. Czy nawet wcale nie robiłeś? No, mogę i tym jechać, agromaszem porobić, nie? Bo tym w ogóle chyba nie robiłem. Chcesz nowym ciągnikiem czy nowym siewnikiem? Oj, to pojadę najpierw tym 934, a później się zmienimy, nie? A, no dobra, no. No to weź, tylko byś mi podpiął siewnik jeszcze. No to elegancko, u mnie akurat teraz ten, Kuba, nie gadaj temu Michałowi, ci po cichu powiem. No? Kończę robotę u mnie z stodołą. Stodołą. A. Kończę, z tym wiesz, dachem? Z tym dachem, tylko nie gadaj nic Michałowi na razie. I te drzewo co, dobre będzie? No dobre, a co? Oni poprzerabiali na tartaku. A, no i klasa. Będzie dobre. A nic, dobra, musiałeś dopłacać? Nie słyszałem z chwilę, o co chodzi. Nie, nic, nic. Kuba, no. A gdzie jedziemy na pole? Na te po kukurydzy. No, jedziemy ogólnie pomagać Kubie będę. A. Wacusiu. Jedziesz z nami, Wacku? Ja na wóz robię. Okej, Wacusiu. Nie ma czasu, żeby ci pomagać, ale jak trzeba jemu pomóc, Kuba, to od razu. Najlepiej w trybie natychmiastowym. No dobra, co się da. Później wpadnę pomóc. Pewnie, nie powiedziałem, że nie. Pewnie będę musiał tobie, złodziejko, zapłacić, a ile byś chciał? Nic, pomogę powiedz, ci tak, o. Powiedz, nie, złodziejko, nic. Powiedz. Ale powiedz, nie, bandytko. Ale co ty od razu na mnie najeżdżasz, kurde? Nie, no żartuję, no. A w ogóle, widzowie, inna sceneria trochę, nie? Jesteśmy cały czas w tym samym pokoju, tylko przestawiłem biurko, bo one było pod oknem i z tyłu bym green screena, dzisiaj green screena nie rozłożyłem, tylko taki jest ten. Więc taki garbage, tak? Ogólnie takie tło raczej będzie teraz cały czas, chyba że green screena tu postawi, ale myślę, że nie ma sensu. Dobra, ile będziesz chciał, żeby ci zapłacić? Nic, no mówię ci, mogę pomóc ci bezinteresownie, no. Będzie trzeba mi coś pomóc, to też mi pomożesz i taką możemy się mówić. Dobra, no. No, nie potrzebuję kasy. Nie, znaczy, jest... potrzebuję, ale no nie to chcę. O Jezu, no dobra, no to dam ci chociaż, nie wiem, ze 300 czy coś. Ale zobacz, ten śmieje się na CV. Co, garbeczka tamta? No. Nie potrzebuję kasy, nie no, jak to fajnie zabrzmiało jeszcze z twoich ust. Nie potrzebuję kasy, ale nie, ja jednak potrzebuję. Potrzebuję, ale nie, bo kasę potrzebna. Mam widać 4100 na koncie, zresztą możecie zauważyć. Ale bo to nie co? Jestem złodziejem. To mało? Niektórzy w miesiąc tyle nie zarabiają, a ty masz tyle na koncie i zadowolona powinnaś być. No, tylko że jest problem, bo... Co? To żyć? O, ja pierdzie! Ale się zawinął, okazał sobie! Kurde! Ale się zawinął, ojejku! Jak to się stało? Ja nawet nie przypatrzyłem się, jak to się stało. Ja widziałem tylko, jak leci ciągnie. A czy ja co, będziemy siać? Jęczmień, tam jest wszystko ustawione. Jest, jęczmień, no tak, bo przecież ty no ten... Przecież ja wsypywałem, tak? Wsypywałeś jęczmienia, no tak, no co to... Tu można sobie wybierać, bo tu jest... Ej, nieźle to działać, bo jak... A nie jest tak, że trzeba go najpierw jakoś rozłożyć może? Nie, ja po prostu nie miałem kabli podpiętych, wiesz? Że tak powiem, przewody takie, wiesz co, ziarka tam podają i w ogóle, to nie, w ogóle nie były dopięte. Takie przewody. Co tam paliwo no, do silnika leci, do siewnika, co nie? Paliwo. Ja wiem. Paliwo, paliwo tak, z ciągnika, z silnika do siewnika. Tak, no to jest skomplikowane, ja jestem po mechanice, wiesz, ja zawodówkę tak, czy... powiem ci tak. Więc ja się znam na tym, że paliwo z silnika, z ciągnika musi przewodami iść do siewnika, żeby siało. Tak.
tak, tak, bo to musi być jakby ten olej po prostu. Ale ty tego nie... Panowie. Ale ty tego nie... Jerzmień. Dobra. A co cię tu interesuje, kolego? Nic, tak paradoksalnie wychodzi, że się interesuje waszym życiem. Okej. Okay. A po co? Co, Michał, akcja nawozy, tak? No nawozy już nawet pokończone, bym powiedział. No i elegancko, kurde, elegancko, Michał. Być może przyjechał pomóc. Bezinteresownie oczywiście. Wiadomo, bezinteresownie, bez względu na pieniądze, czy Kuba by ci dał kasę, czy nie. Jak do Michała tak mówisz, to on tego nie słyszy. Właśnie chyba coś mu przerywa na CV. Michał! Michał, 500 złotych! Słucham, o co chodzi? Coś przerywa ci? Nie słyszysz, czy jak? Nie, musisz nie, powiedzieć... słyszę wszystko dobrze teraz. No, jedziemy wcześniej chyba mi, coś wcześniej chyba mi przerwało, wiesz, ale teraz słyszę. Wystarczyło powiedzieć 500 złotych, nie? A co odnośnie tych 500? No, że musisz dać Kubie jeszcze 500 złotych. Na robotę. Ja nie wiem, to nie słychać. No, teraz nagle nie słychać. Nagle się CB zepsuło, ty. No. Pierdziele, jaki krętacz. A weź coś powiedz teraz, że ten, coś o pieniądzach. No dobrze, dzięki Kuba, że to kasę mi dajesz za darmo, tak? Co? Ja też zaraz będę, panowie. Jadę. Widzisz, właśnie o to chodzi, nie? Na którym polu jesteście? Jak na którym? Po tym po kukurydzy. A dobra, to jadę, wiem gdzie to będzie, zaraz będę. A Michał, po co jedziesz? W jakim celu? Pomóc wam. Dobrze, tylko Kuba tę kasę mi daje, bo tylko ja pomagam mu. No. Michał, ale... to my nie mamy trzeciego silnika, co nie? No chyba, że mi czy ja się i tak rozmyśliłem się, ja nie będę jednak do was jechał, wiecie? Kurde, cała kasa dla mnie, Kuba? No. Kurde, myślałem, że trzeba się podzielić. Nie będę przyjeżdżał. To masz, Karol, te 500, co miałem jeszcze dać Michałowi. Ale jednak się zastanowię i chyba ja jednak dojadę. Złodziej i menda. No już nie będę zawracał 10 razy. Złodziej i menda, widzowie. Karol, każdy z widzów już cię zna, także nie musisz się przedstawiać tyle razy. Ale to już cios poniżej pasa, widzowie, żeby mnie tak obrażać na wizji? Więc nie wiem, co powiedzieć, ale w ogóle, kurde, widzowie, powiem wam tak. Tu jeszcze nie grzeją w bloku i widzowie, muszę się farelko dogrzewać. I u mnie też jest chłodno, ale co, to jak nagrywasz, tak? To masz wyłączoną chyba, co? Nie, no mam wyłączoną, no bo wiesz, bo to by wtedy szumiało, ale już czuję, wyłączyłem, nie? I już czuję, że jest no coraz zimniej. Znaczy, jest i tak u mnie trochę jest ocieplony, no bo ja tu cały czas siedzę i w ogóle, nie? No tak. A komputer też chodzi, też trochę nagrzał. No i Julia, nie wiem, jak obiady jakieś gotuje czy coś, to cię... Znaczy, wiesz, patrz, przyjechał. Tak jak ja Paweł przyjechał, tak jak wiesz, ja w pokoju... Ej, no kur... No cię zaraz naprawdę zdenerwuję. Paszą won moim masejem. A to twój sprzęt! Paszą won moim ciągnikiem. Ale czymś masz problem? Że do Kuby nie chcesz nawet pojechać swoim ciągnikiem pomóc? Ale dobra, nie, dobra, inaczej. Możesz moim ciągnikiem tu robić, ale kasy nie licz na to, że jakieś kasy dostaniesz. Jak nie? Prawda, Kuba? No, coś dam, no. Ale to, no. Ale to mi będziesz musiał dołożyć, że moim sprzętem. Na nasiona czyje? No moje! Jak twoje, jak ja sam nasypałem jęczmienia. Przecież u mnie siałeś pszenicę jeszcze moimi ziarkami. Dobra, no to ja... A to, ale swoje nasypałeś, no dobra, swojego jęczmienia czy mojego, Michał? A to, że moim sprzętem? Dobra, to ja ci zwrócę, no. Nie, żartuję, Kuba. Nie potrzebuję kasy, ale to naprawdę, ja to jest... tragiczne zachowanie, nie? Ma swój siewnik i zobacz, to... Inaczej ja skonstruuję tutaj właśnie tą wypowiedź. Michał szkoduje po prostu swojego ciągnika i siewnika, żeby przyjechać do ciebie na pole, Kuba. Myślisz? I zbierze moje sprzęty. No tak, a nie widać? Na załączonym obrazku? Ale może jego po prostu nie nadawałeś się do roboty. Nie! Dałem odpocząć trochę, bo zetor z rozsiewaczem chodził jak głupi. A drugi oczy to się nie namęczył, mam tak jak wy. Namęczył się, kurde, tym rozsiewaczem. Ale dobrze, dzisiaj wieczorem jadę z lasu coś holować to. No, ciekawe. Do remontu. A, tego podgrzybka? Masakra, widzowie, masakra. Po prostu. Ty, w miarę równo jeszcze udało mi się tu przebić. Tak nie jest tragicznie, patrzę. Nie, przez ten środek. Trochę z kosem, ale... No bo te pole ja ogólnie z kosem. Ja robię na ten, na... No wiem, widzę.
Bo ja lubię, powiem ci, na znaczniki. To dokończysz ten kawałek, co? Bo tu zostanie taki... Dokończę, no. Dokończę, dokończę. To ja pojadę teraz od lasu. Tu idzie robota. Ja od lasu pojadę teraz. Spoko, spoko, ja tutaj dokończę elegancko, żeby... Ale zabawy tym gównem. Ale to słuchaj, to jak nie pasuje ci, to mogę przecież wziąć swój. Nie, on musiał dać odpocząć od swojemu. Mogę, ja zaraz zobaczę coś. Spokojnie, nowym będę jeździł, jak po remoncie będzie, to dopiero kopary wam opadną. Dobrze, muszę napisać do prokuratury tylko. Pismo. Dobra, poszło pismo do prokuratury, widzowie, drodzy kochani widzowie. I dzwonimy na policję o kradzież ciągnika. Co o tym sądzisz, Michale? A mogę też zeznawać, że palisz śmiećmi? Kiedy? A mam nagranie. No jaki to... dym leciał z komina. I może jeszcze do tego... A, bo on taki ciemny, może jeszcze oponami? No... No, chcesz zeznawać? Do policji dzwonić? No, a u ciebie też ostatnio czarny dym leciał z komina. Bo papieża wybrali. No to chyba właśnie nie wybrali, to czarny dym idzie. Nie, ty nie ogarniasz. Słucham? O co, dzwonisz czy nie? Nie, może się wstrzymam, bo ja na sąsiadów nie donoszę. A ja też nie donoszę. Ty Karol, jedź tu może za mną, bo to tam Michał pojedzie. Tym środkiem? No. Moim środkiem? Michał, ty pojedź od lasu teraz. Dobra. To jedź tym środkiem. Ale Michał, powiem ci, że Kuba, jak ja zasieję to pszenicę, to mi się zdaje, że tutaj najlepiej będzie rosło. Jaką pszenicę, Michał? Jęczmień siejemy. Co? No weź, debilu, naprawdę? Ja pierdzielę, to czego wy mi nie powiedzieliście nawet. Mówimy, że jęczmień sypałeś. Dawaj, dawaj, dodaj gazu tym środkiem, Michał. No to jest, z tym gównem to nie idzie robota w ogóle. Ja ale serio tutaj, co tutaj siejesz tak serio? No jęczmień. Do pa co trolujesz? O zimy. Jajca se robi. Jak o zimy? No takie miałem ciebie w stodole, no to jaki miał być? Michał, normalny. Aaa. Tu nie na zimę, Michał, tu... Nie no, normalny jest. Będzie... Co wy tak się przejmujecie? Powiem tylko tyle, tu będzie jedna odmiana tutaj zasiana, jedna tutaj. I trzecia ta. Będą łaty porobione takie. Ale dobrze, kurde, powiem ci, że ten Amazonę siewniczek. Jaki Amazonę? Agromasza. Zajebisty jest. Fajny, te znaczniki, no. Te znaczniki w nim zajebiście działają, bo one są tak dalej wysunięte. Ale w hydropaku... W moim siewniku lipa. W hydropaku on jest za ciężki trochę, kurde, do tych moich maszyn. Znaczy do moich, ciągników jednak. Obciążnik dodasz, kurde, jakiś... No nie bardzo mamy jak, no bo już mam... Maksymalnie jest zrobione. A nie możesz, kurde, tuza przerobić sobie i tuza dodać do... No to jakbym tuza dał, to wtedy tak. No, to wtedy można by jakiś betonowy obciążnik na przykład zrobić. No i to jest myśl. I tak by trzeba było. Temperaturę łapił, coś nie wiem. Nie denerwuj mnie nawet. Delikatnie czasami złapię. A jak słyszeliście tą nową piosenkę z Kolima? Z Mokrą Jolantą? Aha! To... Chodzi ci cypica, tak? No. Słyszałem. Fajne. Ja nie wiem, o co chodzi. Fajna piosenka, mi się podoba. Mikała, tak lubię, patrzę, lubisz się opierdzielać? Nie, po prostu tym zestawem twoim to się jeździ, jakby chciała, nie mógł. No to ciekawe, jak twoim się jeździ. Ty, ale tak na szczerze, pewno lepiej. Pole, kurde, migiem jest zrobione na dwa zestawy. Tu masz 3 metry, 3 metry. A tu masz pole, 1,3 hektara, nie? No. No, ale na dwa zestawie, no to kurde, jest robota. Ale w końcu u Kuby coś robimy, a nie cały czas u nas i Kuba zapierdzielał. No tak, tylko że u mnie to akurat dużo nie robimy, bo u mnie już jest wszystko ogarnięte. U mnie jak robimy, to ja muszę płacić. Nie, ja mówiłem ci, Kuba, ci ja nie chcę kasy. 500 wysłałem teraz, to wiesz. Michał, nie ile obornika kasy poszło? No właśnie, oddałeś Kubie za obornik? Żebyś się o kasę upominał? Ale głośno w tym ciągniku, ja pierdzielę, coś mówiliście? O, nie, nic, o pieniądzach tylko rozmawialiśmy, Michale. O kasie gadamy, o kasie. A tu zobacz, już w tym twoim siewniku, nie?
No. A nie, w sumie podobnie działa, ale mi się zdaje, że trochę szerzej zrobić. Robi ten, nie? Karol, znaczy. Trochę szerzej, bo twój jest szerszy ten siewnik. Ale chodzi mi, że znacznik, zobacz, że zostawia jakby szerszy ślad. Chociaż nie, w sumie to samo, dobra. Nie, bo chodziło mi o tę teksturę, nie? A. Znacznik. Jak teksturę? Co to jest tekstura? Znaczy, kurde, mówię tak już po gierkowemu, człowiek gra w gierki. A, po gierkowemu. A wiecie co, odnosi tekstur, to zobaczcie. Wiecie, że no, jakby ludzki język, co nie? Nie musi czegoś dotknąć, żeby być w stanie przewidzieć czy czegoś teksturę. W sensie, normalnie, chodzi w realnym ci, życiu. Że... Załóżmy, no nie wiem, patrzysz na podkładkę. I nie musisz jej dotykać językiem, żeby wiedzieć, jakie to by było uczucie, jakbyś dotknął jej językiem. No to prawda, to prawda. No. Załóżmy, spójrz na ścianę, co nie? No i nie wiem, czy dotykaliście kiedyś ściany językiem, ale nie musisz tego zrobić, żeby domyślać się, co by było, jakbyś dotknął, no nie? No tak, no faktycznie, to prawda. Jedź, żebyśmy się minęli. No. To jest ciekawe, nie? Ja lecę z tamtej strony poprzeć, jak od razu zrobię. Dobra. No ale to jest w sumie no ciekawe. Co jeszcze? No tak działa jakoś to wyobraźnia, no. W ten sposób, no. Widzowie. Nie musicie lizać ściany, żeby... Nie musicie lizać ściany, widzowie, żeby wiedzieć jak to jest. Karol zrobił to za was. Ja zrobiłem to za was, widzowie. Bo ja miałem kiedyś te lizawki dla krów. Cię próbowało. No, a nie? Albo ten. Próbowałeś to kiedyś? No, co? Ja tak, no. Chłopie. Albo mleko te dla cielaków. Albo te dla cielaków. Mleko też. Człowiek ciekawy był. Ja to już kiedyś garść chyba zżarłem całą. Tego mleka? No. Bardzo możliwe, widzowie. No, my byliśmy naprawdę. Testowaliśmy, kurde, różne rzeczy za dzieciaka, ile człowiek razy by życie mógł stracić, to dobra, się nie liczy. Ale słuchaj, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nie zeżar garści mleka dla cielaków. Ja myślę, że ktoś no ja na wiosce mieszka. Nie, no ale ja myślę, że ktoś na wiosce ogólnie mieszka, albo gdzieś tam jedzie na wioskę, wychowuje się na wsi, no to... To na bank zeżar. Ale na jak pewno... w ogóle garść mleka dla cielaków? No ogólnie jest takie mleko, bo to masz w proszku. Nie? Aha. Ale to dobre. Ja, normalne nie, mleko. Oczywiście ja nie zachęcam, żeby ktoś tu jadł czy coś, bo to może nie jest dla ludzi, ale nic mi nie było, nie? Ale normalne mleko. Smaku. Tak jakbyś, co pamiętam. To jakbyś kakałko sobie jadł. No ty, ja co tu kurde ugoszę na polu? Po ranę trochę, ja zasieję trochę też. Ja się machnąłem kiedyś chyba i... No, żeby się nie zmarnowało. A nie, to nie ja chyba, tylko wy. Ty nie, no normalny? Będziesz mu pole obsiewał, no. Ty jesteś normalny. Ty, ale nie, da się. Jesteś uposiem. Dobra, zasiane, to jedziemy do domu. Jak to mówię? No jak to mówię, tak to mówię. Michał, jedź tym, bo ja się boję, że ty mnie ruchasz. Ej, wychowalną w obciążnikiem nie. Oddaj mojego maszę, a ty jedź. Dobra, tutaj, poczekajcie chłopaki. A ja na gospę zajadę. Dobra. To ja wam wypłatę dam. No co ty robisz? Jak wypłatę? No za to nie, pomoc. Chcę, Kuba, naprawdę. Dobra, już dam, byście nie pier później. Nie, stary, nie chcę, naprawdę. A ile? Żebyście później nie pier... No pamiętaj, że moim ciągnikiem tu było też robione. 400? No i... Co ty go... A Michała... Michała ile? Trzeba dać... Ile dla Michała? Wiesz, patrz na to, że moim ciągnikiem tu było robione, nie? 200. O! Super. No, co Michał, uczciwie. Ale to za cały dzień, to nie za to jedno pole jeszcze będziemy robić, tak? No jeszcze byśmy pojechali może na jedno, no. A gdzie? Nie wiem, czy macie czas, no. Ja mam. No ja w sumie też mogę. To byśmy podjechali, ja wam już powiem gdzie. Na pole 87. 87. Tam za Lucerną. Było u nas, no nie? No, te za Lucerną tam. A, tam, dobra, no tu jedziemy. O kurde. Ja! No debilu! Co ty zrobiłeś? Czemu ci wyprzedza? Karol! Ja jechałem prawym pasem, a ty jechałeś lewym! A co zrobiliście? No. Ale zobaczyłem, że na czołu wyjadę. No szkoda, że w lusterko nie spojrzałeś. Mówię, lusterka są ciemne. Ciemny to ty jesteś. Ja pierdzielę sobie, co on zrobił. Ten łachmytek.
To już ty różowym dzisiaj nie jeździsz. Ej. A weź Karol, otwórz może jakieś muzeum ciągników. Ja czy czekam, coś. Aż on się wypuka ten lakier. Nie będę robić takim kurde taką podliną. No weź, otwórz jakieś muzeum. Może w następnym odcinku otworzę muzeum jakieś. Widzowie, napiszcie, czy on ma otworzyć muzeum. Bo ja mam fajne budynki, widzowie, może otworzę muzeum. Kto będzie chciał, niech przyjedzie, kurde. Poogląda sobie. A nie będzie tylko dla ludzi LGBT? Nie. Nie będzie to dla ludzi LPG. Z wyłączeniem właśnie LPG. Aha. Ty myślisz, że nikt normalny nie przyjdzie oglądać różowego usługi. No czyli ty, Michał, nie przyjdziesz na pewno. Bo będzie zakaz dla ludzi LPG. Czyli Michał nie będzie miał wstępu? No nie. Ale ja nie mam samochodu w LPG. A to co, masz samą benzynę czy to diesel? No benzyna jest. Diesel. Diesel musi kopcić. Zobaczcie, jaki czarny dym idzie. To jeszcze żyto, zobaczcie na zielonkę, co było zasiane, nie poschodziło. No to wiedziesz, kurde, bo to trzeba jeszcze czasu, żeby to poschodziło. O, tylko tu jest zaorane. A, to po robocie, to coś skręcać tu? Kuba, to daj zaorane walniemy. Co? Chyba, że na zaorane walniemy. Nie da rady, tu trzeba pokultywować najpierw, bo to będzie lipa. Z tym pługiem, jak było robione, to i tak to... Będzie lipa. Da radę. Dobra, ja... co? Da radę robimy, tak. Rzepak ktoś se zasiał. To ja jadę tam. Najwyżej gorzej powschodzi. No ale to nie lepiej było kultywatorem trzasnąć? Nie ma czasu, trzeba robić. A co tam siejemy? No jęczmień. A widziałeś, żebyśmy na przykład wrócili na gospodarstwo i nasypali co innego? Nie, no właśnie, takie głupie pytanie, no. Głupie trochę pytanie, fakt. Tak jakby to się dało i zmienić to, co się sieje. No, żeby tak się dało, widzowie, tak jak w tych gierkach waszych, to by było fajnie, no, ale my jesteśmy teraz w realu. Odklej od tych swoich gierek i zacznij żyć życiem. Zacznij interesować, co się w rodzinie dzieje. Pokemonko. Ty Pokemonie, ty. Mendozo. Pokemonko, ty. O, zobaczcie, po ranem widzowie siewnikami jeżdżamy. Ale to są siewniki, co one mają takie rozdrabniacze oranego. Czekaj, najpierw muszę rozłożyć ten mój siewniczek. Podnieść. Kurde, malutki przy tych kuby, tych siewnikach, to mój to maleństwo. Twoje to jest paździorstwo. Ty, co on nie chce robić, mój ten... A, dobra, już, dobra. Twój rannego nie obsługuje może. Nie, obsługuje, tylko... Przerastają go te bruzdy. Nie, spokojnie. Daję radę. No, jest elegancko. O kurde, w ogóle zaraz muszę spierdzielać, panowie. A po co? Czego? Bo te SMS-a dostałem teraz. Nie SMS-a, tylko no, dokończ z nami te pole, no. Kurde, bo SMS-a dostałem teraz. Nie można normalnie nigdy pole zrobić. Pieniądze już dostałeś, teraz byś udawał. No... Ja i tak, Kuba, muszę jechać, o to ja do końca dosypać, wiesz? To jak sobie chcecie, paździołki. Znaczy inaczej, Kuba, jak poczekasz chwilę, tylko bo ja muszę na chwilę pojechać do chałupy i ja przyjadę tu. Albo zostawię tu ciągnik. Nie, no dobra, pojadę ciągnikiem, to szybciej będzie. I poczekaj. Ja ci przyjadę pomóc tu. Ja jadę dosypać, to możesz tam pomóc Kubie chwilę i akurat ja wrócę, tak. Praktycznie. Spokojnie, ja jak zwykle muszę sam wszystko zrobić. Nie, Kuba, naprawdę, tylko zaraz ci powiem. A gdzie masz, Kuba, ten jęczmień, te ziarka przygotowane? Za stodołą są, w workach. Dobra. Ty, Kuba. No. Halo, Michał, jesteś? Co tam? Paździołku. Nie, CV już przerwało, bo słuchaj. Gościu do mnie napisał SMS-a, że już kończy robotę zaraz i żeby przyjechać. Jaki gościu? No ten, co kurde robi mi ten oborę. A. To zrobimy tak, możemy tak zrobić, na przykład ja tego gościa, wiesz, on pojedzie już, nie? I ja zadzwonię do was, nie? Najwyżej przerwiecie robotę, bym chciał reakcję nagrać waszą. Dobra? Czyli co, gościu tam, teraz idziesz do gościa, tak? No teraz pójdę do gościa, tam wiesz, zobaczę, czy dobrze zrobił, nie? No. On już będzie się zbierał, a już tam mu kasę dałem.
I słuchaj, później ja dam ci cynk, zadzwonię do ciebie, dobra? No. I byś wziął Michała i przyszedł do mnie. No dobra, ale to on o niczym nie wie, tak? Że tam robota u ciebie jest robiona. Znaczy on wie, że tam jest robota robiona, ale nie wie, że tam już będzie to skończone, nie? To co, dobra. To zrobimy tak? No dobra. Dobra, to jadę tutaj do końca i pojadę, dobra? Mhm. Zajebiście. Kurde, po tym ranem on jakoś ciężej ma, ten mój łasik, koła się kręcą. Trakcji nie łapie. Ty, no na pewno ma ciężej, nie? Trakcji jak nie łapie, zobaczcie widzowie jak się koła kręcą. Ciekawe, czy to porośnie dobrze, kurde. Mogłem nie odczepiać ty, tych... porośnie, no. Mogłem ale... nie... Tak sobie myślę teraz, to mogłem nie odczepiać tych agregatów, co nie? No ale to wiesz... Oj tam, słuchaj. Będzie dobrze może. Ty, tam na polu by nie zaszkodziło jeszcze raz. Najwyżej trochę więcej paliwa bym spalił, a tutaj by pomogło. No dobra. Tak, to już się nie chciało jechać. Czy nie chciało jechać przyczepiec, trudno. Słuchaj. Będzie dobrze, ty się tym nie przejmuj. Stary, ty się tym naprawdę nie przejmuj, dobra, ja lecę. Dam. A ile cię wyszło, i później powiedz. No dobra, później ci powiem. Dobra, ja lecę, dam ci cynk. Dobra. No, na razie. Na razie. Do zaraz w sumie, zaraz będziemy widzieć. Widzowie, jestem ciekawy, jak wyszła ta... oborka. Zaraz zresztą zobaczycie ją w całości. Na razie będę tak jechał, żebyście nie widzieli za bardzo. Zaraz zobaczycie ją w całości. Tak na pewno już żeście zdążyli zauważyć tam, że tam dachówka jest. Zobaczymy ją z bliska, jak to wygląda. Najbardziej mnie ciekawi reakcja Michała, bo Kuba to tam wiadomo, Kuba to Kuba, ale jestem ciekawy, widzowie, jak zareaguje Michał na tą nową moją oborę. Czy będzie mi zazdrościł, czy nie? No zobaczymy. On raczej nie wie. No zresztą zobaczymy, ja nie chcę spekulować, zobaczymy co powie. No i zobaczymy teraz też na miejscu, ja muszę zobaczyć jak to kurde zrobił Gostek, nie? To jest taka ważna kwestia, dobra, zajeżdżamy na go, o busik stoi. Dobra, zajeżdżamy na gospę, ja tutaj gaszę, no i widzowie po raz pierwszy, 3, 2, 1. Kuba. Halo, no co tam Karol? Kuba, mam kurde taką typową prośbę, głupio mi cię prosić. No a co tam trzeba? Wysłałbyś mi kurde 5,5 tysiąca złotych przelewem. Ale jak to 5,5 tysiąca? Po co ci zrobić 5,5 tysiąca? Muszę 10 tysięcy teraz zapłacić za robocizny. Mam tylko 4,5 tysiąca, kurde, nie mam z czego za bardzo. Ale to... przyjść i dać w gotówce, to będzie lepiej. Bo nie wiem, jakbyś przyszedł. Słuchaj. Kurde w gotówce dał gościowi. Ale to co, normalnie tam, normalnie wziąłeś, że tak powiem, się normalnie z chłopem umówiłeś i co ty mu nie zapłacisz? Ty, no abyś dał radę, może tu podjechać, kurde, i być umówić. Ale lecę go kolej do roboty oglądać. Panie, a mógłbym panu wysłać to na przykład w ciągu... jutro wysłać? Ja z racji tego, że pana lubię i wiem, że pan uczciwy, bo gadaliśmy już wcześniej, to no mogę to panu zaufać. No dobra, to dzięki, kiedy panie. Kiedy się umawiamy? Do kiedy będą te pieniądze? Tu można zrobić zawsze kładeczkę, żeby przejść z miejsca na miejsce. Można, proszę pana, ale to już się wie, pan sam mogę ogarnąć takie rzeczy, no, nie? No pokryć to nie jest ciężko, tu sobie pan jakieś wkręty kupisz, o, kurde, ale klasa to wygląda! No fajnie, nie? Dobrze zrobione. Niedobre uszanowanie dla pana majstra. Dobry, witam. No, muszę dobra panie. Chcesz coś do roboty, jakiś wiatr postawić? Wie pan co, no na razie ten, jak coś będzie, to ja sąsiada wezmę kontakt na pewno, no. No, ale ekspresowe roboty i ładnie zrobione, kurde, tak szczerze. No, ja patrzę, kurde, właśnie. To rozumiem. No, dobra panie, to co? Nic tu po panu. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo. Ja wyślę do 3 dni tą kasę, dobra? Nie wiem. Dobra, dzięki. A to panie, co pan zaufałeś mu na gębę? No. Nie będę panu gadał, no wójtem był. Ty, a Michałowi gadałeś, żeby przyszedł? Nie, zaraz zadzwonimy do niego, poczekaj, tylko weź się najpierw pokaż. Zadzwonimy. A ale kurde, to drzwi jednak patrzył, tutaj jakieś blaszane porobiłeś. Porobione drzwi to wam pokażę ogólnie widzowie w następnym odcinku tam co jest, co się kryje, bo Kuba, nie gadaj na razie tego Michałowi, dobra? No. Ale w kolejnym odcinku prawdopodobnie będę jechał kupić świnie. Świnie? Tylko kurde, ja nie wiem co robić z tym gościem, czy zapłacić mu to kasę, czy może oszukać go? Oszukaj go. Widzowie, proszę napiszcie w komentarzu, czy mam gościa oszukać, czy dać mu kasę. Mówicie, jak dam 10 tysięcy, to będę bez grosza jeszcze długie. A weź mu zaproponuj. Dobra, zadzwonię do Michała. Żeby Władimirca dasz, zaproponuj mu. Dobra, zadzwonię do Michała. A w ogóle Władimirce niedługo będę na sprzedaż wystawił. O, w tym dobra, kolorze dzwonię. Może być ciężko. Dzwonię. Halo? Halo. Dawaj do mnie na gospę.
A ja jadę do Kubysia. A on tu stoi. Wow. No bo on do mnie przyjechał, tu dawaj. Co on tu przyjechał? Pole już zrobiliście tak szybko? No, już porobione, dawaj. Michał, chodź! Oszust cię nakradł, patrz, spójrz! Zobacz. Ile wyszło? Ty, 100 tysięcy! No, znaczy 10 tysięcy robocizny, bo materiały ja dostarczyłem. A jak zapłaciłeś gościowi? Normalnie, no kasa jest, to się płaci, nie? Od razu. Kasa jest, jak się ma kasę, to wiesz, od razu się w gotówce daje. No, w sumie to nie. O, ale szczerze, ładnie robię. Metalowe wziąłeś. Tak, metalowe, tutaj te drewniane porobiłem. Tu drewniane, tak jak gadałeś, tu drewniane też te małe ci powycinały deski. Nie wiem, tu będzie takie miejsce, żeby postawić. Ale sąsiad to przynajmniej zwierzęta ma, a ty, tutaj... Michał? Jakie ma zwierzęta? Ściury mu się zalęgły. No, tutaj będzie fajne miejsce akurat, żeby wiecie, kostki trzymać. No. Czy nawet jakieś kurde nawozy na zimę, po prostu cokolwiek, nie? Żeby tutaj po prostu wnosić i jest dużo zagospodarowana przestrzeń w końcu. A nie, tu kładeczkę no. Można zrobić fajne, tak, fajne, żeby było przejście. Ale można zrobić taką kładkę. No ale ta kładka by się tutaj zdała. Tak okupić kurde, no. Światła ci zamontowali od góry. O. Czy jedno tylko? Ej, pomóż mi! O, chodź, chodź! Chodź, chodź, pomóż mi! O, kurde, spadł! Co? Mówisz? Światło nawet masz. Gdzie? No tu. Gdzie? Halo? Gdzie? Nie widzicie? Poczekaj, wejdę tam na górę. Jest jedna lampa od góry. Czekaj, gdzie oni to zamontowali? O tu, na górze, na kroki. A jest, tam. Jest, faktycznie. Jest, no i świeci nawet. Jest, nie, to nawet działające jest... światło porobili, ja pierdzielę. Nie, normalnie kabel poprowadzili to, że na wierzchu, no to na wierzchu, ale to tam mnie co to przeszkadza. Tu normalnie, o. No i dobrze, kurde. Zobacz, włączasz normalnie. No kabelek jest poprowadzony elegancio. Ale jaki głośny no. Robolsik, jakby ktoś... Nie, no to 10 tysięcy jak twoje materiały, to nawet to nie jest dużo pieniędzy chyba, no mało, nie? Strasznie mało, no. Mi, no. I tak dobra. Moim zdaniem, super. Ja zazdrościsz trochę mi, czy nie? No trochę ci zazdroszczę takiego budynku, fajny, tylko o tu drzwi jeszcze mi braknie, no nie? Ty... Znaczy to taka, no kurde, przydałyby się drzwi, nie? Bo no, tak, to też taka przejazdówka to. To jest taka przejazdówka, ale mimo wszystko no drzwi by się przydały w sumie, tak szczerze. Ale oj tam, niech będzie. Niech będzie tak, czyli oceniasz na plus. No, a ty chyba? Na plus. No a tutaj gościu nie wymierzał, że tu też mają być drzwi? Nie, ale nie chcę tu drzwi. Niech będzie takie przejazdowe, trudno. Ale ja mam jednak, jak on pomiary brał, to tu wymierzał. No to nie wiem już. Chodź Karol, na chwilę, chodź za chwilę. No. Ten śmieć cię oszukał, nie płać mu. Miały być tu drzwi, ja pamiętam jak on robił pomiary. O jakich pieniądzach gadacie? Nie, o żadnych. Kuba, no później ci dam ten milion. O kur... Dobra, nie, dobra. Nic. Dobra, widzowie, nie nic, chyba kończę ten odcinek, bo... No. Dobra, no, trzymajcie się widzowie, no, na razie. Jakimi